Cześć. Jesteśmy w sklepie Pasja w Warszawie. Chcę Wam zaprezentować najnowsze pianino, topowe pianino Kawai serii Concert Artist CA97. To jest szczególny instrument. Po pierwsze, ma płytę rezonansową, drewnianą, która jest zespalona z nagłośnieniem. Nagłośnienie trójdrożne z 6 głośnikami w połączeniu z płytą rezonansową dają niesamowite wrażenia z gry. Drżenie płyty przenosi się na przykład na pedał, zupełnie jak w instrumencie akustycznym. Jedna cecha jest szczególna w tym instrumencie, mianowicie z uwagi na to, że jest płyta rezonansowa, producent wyposażył go w filtr. Jeżeli stawiamy instrument przy ścianie, żeby nie zwiększać niepożądanych rezonansów, mamy filtr anti-wall, czyli przeciwścienny. Jeżeli go włączymy, w tym momencie tracimy troszeczkę środka, natomiast ten środek niepotrzebnie nam nie rezonuje. W momencie, gdy instrument stoi na wolnym powietrzu, wolno stojąco, wówczas wyłączamy filtr. Producent wyposażył instrument w cały szereg wirtualnych narzędzi, które odtwarzają, rekreują brzmienie fortepianu. Mamy rezonans strun, mamy rezonans puli kwotowy, mamy rezonans przy wciśniętym prawym pedale, mamy odgłos tłumików, odgłos pracy młotka, młotki są bezwładne. Z ciekawostek, Kawai ma drewnianą klawiaturę. Ale to nie jest tylko i wyłącznie klawiatura wykonana z drewna. Te klawisze są długie, mają długość zupełnie jak w instrumentach akustycznych, w pianinie akustycznym. Mają ten sam kąt pracy. Gdy są krótsze klawisze, akcja klawisza jest krótsza i automatycznie kąt pracy jest większy. Tutaj zupełnie jak w instrumencie akustycznym, klawiatura zachowuje się jak w pianinie akustycznym, ale z mechanizmem wymyku, jak w fortepianie. Nowy silnik brzmieniowy, nowe próbki, dwukrotnie większa pojemność, dwukrotnie dłuższe są te próbki. Każdy klawisz jest samplowany oddzielnie kilkakrotnie. W pamięci mamy trzy duże fortepiany koncertowe Shigeru Kawai. Jest to model SK EX oraz studyjny SK5. Z ciekawostek, ten instrument waży tyle, co pianino akustyczne. To jest 115 kg. No, jest to kawał instrumentu. Posłuchajmy, jak brzmi. To jest to bardziej śpiewne brzmienie instrumentu koncertowego SK. Teraz przełączmy się na koncertowy Shigeru Kawai EX.
czujecie to bogactwo współbrzmienia, współalikwotów, brzmienia całego instrumentu. Jest wspaniałe. I fortepian studyjny SK5. Bogactwo brzmienia tych barw sprawia, że nawet proste dźwięki, proste melodie, proste utwory brzmią w sposób piękny, bardzo głęboki. Taki prosty temacik. Klawiatura jest świetnie wyczuwalna, umożliwia uzyskanie naprawdę szerokiego ambitusu dynamiki. Podąża za tym jak najbardziej brzmienie fortepianu. Posłuchajcie, brzmienia koncertowego Shigeru Kawai SK, jaki głęboki jest zapas dynamiki. I Shigeru EX. Kilka dni temu grałem na fortepianie koncertowym Kawai akustycznym. Te współbrzmienia, współalikwoty są identyczne. To jest bardzo realistycznie odtworzony fortepian akustyczny. W końcowej fazie wybrzmienia, muszę zwrócić uwagę na takie współbrzmienia drgające. To jest właśnie to. I fortepian studyjny.